Tylko byt substancjalny, kochani, jest podmiotem w najwłaściwszym tego słowa znaczeniu. I teraz proszę zobaczyć, co zrobił Luther. Wszystko sprowadził do boskiej substancji. A co się stało u Darwina? U Darwina, kochani, ta boska, tak pojęta jedna substancja, jako obejmująca... Tylko, że Darwina oni nie spalili na stosie, a sami zaczęli wierzyć w ewolucję, czyli że się tej ewolucji poddali. Tak samo jak na przykład Rzym podbił Grecję w sposób cielesny, fizyczny, to Rzym przejął całą kulturę grecką, także poddał się. Tak samo i Kościół się katolicki poddał, bo ja z księdzem rozmawiam, to on jest biologiem, od razu we drzwiach zaznaczył i że on wierzy w ewolucję. No to jest coś takiego, jak kiedyś Żydzi zaczęli w słońce wierzyć. 70 starców pokłoniło się słońcu tyłem do świątyni, a w rękach mieli palemki przypominające narząd męski. Także jak ktoś kogoś podbija, to w niewolę jego idzie, kultury na przykład. Nie powód to był, żeby tego Lutra palić na stosie, bo to świadczy o tej średniowiecznej jeszcze ciemnocie. Że jak ja się z nim nie zgadzam, muszę go zniszczyć. Albo on nie podziela moich poglądów, muszę go zniszczyć. I to jest diabelska metoda, że go spalili na stosie. Co on głosił, to on głosił. On sam był niedoskonały, jak i wy byliście niedoskonali. On robił inne błędy, wy robicie inne błędy, ale nie powód, żeby kogoś na stosie palić. Kościół się tak skompromitował, że tutaj to, co ten ksiądz mówi, to jest mniej niż zero. Teraz to masz Arabów tylko, że jeszcze chcą wam zrobić konkurencję, bo znowu w żołnierzy izraelskich jakiś samochód wjechał arabski. No ale że prawdopodobnie nic się nie stało, bo to żołnierze, bo to uciekli, bo to sprytni. A czym jest selekcja? Jest uśmiercanie. Czyli tak w miejsce samo stwarzania się Boga u Lutra Charles Darwin w nawiasie powiedziawszy nieprzypadkowo protestancki teolog. Pazury trzeba było trzymać przy sobie. Biblia się nie podobała, to nie dość, że w łacinę ją zamienili, to zaczęli opalić na stosie. To Biblia nie jest winna, tylko może ludzie są winni. No to trzeba ludzi na stosie. Kochani, proszę zobaczyć, tak jak u Lutra. Porównuje Lutra z Darwinem, co to ma do rzeczy? Każdy człowiek jest niedoskonały, nie ma doskonałego człowieka. I człowiek poszukuje i sam proces poszukiwania może być pozytywny. Proces wyłaniania się części nazwany jeszcze u Marcina Lutra samostwarzaniem się absolutu. A teraz, na czym polega, co Darwin uczynił z luterańską doktryną o samozbawianiu się Boga? Rozumiecie, kochani, że co jest tą zasadą samozbawiania się Boga?